Małe komputery stają się coraz bardziej popularne. Nie każdemu podoba się wielka obudowa na biurku oraz nie zawsze na taką jest miejsce. Dziś dla takich osób przygotowałem komputer do 2000 zł w formacie ITX. Oczywiście komputer w tej cenie nie będzie demonem wydajności, ale praca z multimediami oraz nawet nowe gry na średnio niskich ustawieniach i Full HD nie powinny być większym problemem dla tego komputera. Według danych YouTube 80% osób oglądających moje materiały nie subskrybuje mojego kanału. Więc jeśli zaglądasz do mnie regularnie, to proszę Cię drogi widzu, kliknij w ten czerwony przycisk z napisem subskrybuj, a z pewnością przyczyni się do szybkiego rozwoju tego kanału. Z góry dziękuję. Po szybkim wstępie zaczniemy oczywiście od procesora, a będzie nim Final Upload AMD, czyli Ryzen 3 2200G. Jest to czterorodzeniowy układ wyposażony w kartę graficzną RX Vega 8. Procesor pracuje z częstotliwością 3,5 GHz, a w trybie turbo wartość ta rośnie do 3,7 GHz. Oczywiście jak w przypadku wszystkich Ryzenów mamy tutaj odblokowany mnożnik. Na fabrycznym chłodzeniu mi osobiście udało się go ustawić na 3890 MHz. Pamięć podręczna tego procesora to 4 MB poziomu trzeciego. Karta w tym układzie pracuje z częstotliwością 1100 MHz, ale jest też możliwość oceny tej karty. Ja ją podkręciłem do 1200 MHz. Więc w cenie 430 zł dostajemy czterorodzeniowy procesor wyposażony w kartę graficzną wydajnościowo zbliżoną do GT 1030. Ale o wydajności wspomnę w podsumowaniu. A co do chłodzenia, za chłodzenie odpowie tu fabryczne chłodzenie od AMD, które bez problemu radzi sobie z tym procesorem. Nawet ocenie będzie tu problemem, ale liczyć się trzeba z tym, że będzie ono dość słyszalne, zwłaszcza pod obciążeniem. Co do płyty głównej, musimy tutaj poszukać Mobasa w formacie Mini ITX. A z takimi producenci płyt nas nie rozpieszczają, jeśli chodzi o podstawkę AM4. Do wyboru mamy dwa chipsety, starszy B350 oraz nowszy B450. Te pierwsze są tańsze nawet o 60 zł, ale wymagają aktualizacji BIOS-u, aby ruszyły na nim Ryzeny drugiej generacji. Morele przeprowadza taką aktualizację za 20 zł, więc zostaniemy przy B350. Wybór padł na model od Gigabyte'a, dokładnie model GAAB350N Gaming Wi-Fi, ze względu głównie na cenę oraz Wi-Fi w standardzie. Mamy tutaj dwa sloty na pamięć RAM o maksymalnej częstotliwości 3200 MHz, wspomniane Wi-Fi oraz Bluetooth, LEDy, a za wyświetlanie obrazu odpowiada DisplayPort oraz HDMI. Na porty USB też nie będziemy narzekać. Mamy tutaj 2x2.0, 4 USB 3.1 generacji pierwszej i 2 porty USB 3.1 generacji drugiej. Za taką płytę główną przyjdzie nam zapłacić 459 zł. No i plus aktualizacja BIOS-u. Generalnie wydajność całego tego appu jest w dużej mierze zależna od taktowania RAMu. W skrócie, czym wyższe, tym lepiej. Karta graficzna właśnie korzysta z RAMu zamontowanego na naszej płycie głównej. Więc i wydajność karty graficznej jest uzależniona od tego parametru. Rozsądnymi pamięciami są moduły Patriot Viper. Dwa moduły po 4 GB każdy, a ich częstotliwość pracy to 3000 MHz. Powinny one zapewnić dość dobrą wydajność dla całości. W naszym zestawie znajdzie się tylko jeden nośnik i będzie nim 240 GB SSD od Goodrama, model IRDM Pro, który zapewnia bardzo dobrą wydajność jak na złącze SATA 3, co poprawi komfort pracy przy komputerze, ale też nie będzie wydzielał żadnych niepotrzebnych odgłosów, co jak na maszynkę np. do salonu jest dość istotne. Poza tym taki nośnik będzie nam łatwiej upchnąć do małej obudowy Mini ATX. Zasilaczem będzie budżetowy Elementium E2 od Silentium PC o mocy 450 W, który poradzi sobie z naszym komputerem, bowiem nie będzie on miał dużego apetytu na energię, bowiem całość powinna pobierać około 100 W pod obciążeniem, więc zapas jest i nawet na dołożenie karty graficznej, bowiem na linię plus 12 V przypada tu 420 W. Za schłodzenie zasilacza odpowiada 120 mm śmigło. Jest on w formacie ATX, ale do obudowy, którą wybrałem dla Was, zmieści się on bez problemu. No i a propos obudowy. Oczywiście, żeby cała zabawa miała sens, musimy poszukać małej obudowy Mini ATX. Moim faworytem jest obudowa Thermaltake Core V1. Jest to dwukomorowa, ładna skrzynka, która idealnie sprawdzi się do obudowy naszego zestawu, ale i w przyszłości pozwoli na dołożenie pełnowymiarowej karty graficznej. Całość ma wymiary 27-26-31 cm, więc jest dość kompaktowa. Nawet bardzo kompaktowa. Mieści ona bez problemu zasilacze ATX, więc nasz zasilacz, jak mówiłem, upchniemy bez problemu. A za cyrkulację powietrza odpowiada jedno skromne śmigiełko z przodu o wymiarach 20 cm. Dodatkowo można tu zamontować 2x80 mm z tyłu obudowy, które będą wyciągać ciepłe powietrze ze środka. Więc powietrza komponentom w środku nie zabraknie. Dodatkowym atutem jest przeszklony top obudowy, co może współgrać z LEDami na naszej płycie głównej, chociaż one jakiegoś wielkiego szału nie robią. Całość stoi na dość solidnych i wysokich nóżkach, więc zasilacz będzie miał czym oddychać. Oczywiście nie zabrakło wyjść USB z boku obudowy oraz wyjść panelu audio. A tak w temacie audio, na płycie głównej jest 7-kanałowy Realtek ALC1220.
Za całość przyjdzie nam zapłacić 1880 zł. Komputer zapewni nam dobrą wydajność w grach głównie e-sportowych, takich jak CSGO, Overwatch, Fortnite czy LOL. O Minecrafcie nie wspominając. Osobiście podobny zestaw budowałem dla kuzynki. Gry wymienione wcześniej we Full HD i średnich detalach zapewniały naprawdę fajny FPS. Na przykład Overwatch działa w zakresie od 70 do 80 FPS-ów, co uważam za dobry wynik jak na taki zestaw. Bez problemu zmieści się nam on nawet na małym biurku obok monitora. Z czasem będzie można dołożyć pełnoprawną kartę graficzną. Myślę, że rozsądny maksimum będzie tutaj GTX 1060 w wersji 6 GB. Co do kultury pracy, o ile chłodzenie AMD jest sporo lepsze niż propozycja Intela i poradzi sobie nawet z lekko podkręconym procesorem, to jednak musimy się liczyć, że pod obciążeniem będzie on dość słyszalny. Ale zawsze można się ratować chłodzeniem wieżowym. Oczywiście link do koszyka macie w opisie filmu oraz przypiętym komentarzu. I to byłoby w sumie na tyle dzisiaj. Dajcie znać, czy chcecie więcej małych propozycji zapewniających bardzo dobrą wydajność. A teraz żegnam się na razie, trzymajcie się, cześć!